Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Po tytule widzicie już, że będziemy dzisiaj testować pomadki ze Smashboxa i mam ich tyle. I stwierdziłam, że pokażę Wam, jak wyglądają na ustach, ale przy okazji też sama zobaczę, bo powiem Wam, że nie testowałam jeszcze tylko kilka kolorów i pomyślałam, że może fajnie będzie po prostu zobaczyć, jak one wyglądają. Do tego jeszcze mam tutaj część, wiecie, zabawek, którymi można się trochę pobawić, żeby tworzyć lip arty. Nie wiem, czy na to się dzisiaj zdecyduję, ale... no, ale wzięłam. Zobaczymy, jak to będzie, jak się będzie komponować. Mam też chusteczki, więc przechodzimy w zasadzie do rzeczy, myślę. Nie ma na co czekać. Ja będę Wam opowiadała trochę o tych pomadkach. I zobaczymy, jak wyglądają głównie te kolory. Bo sama jestem, tak jak mówię, bardzo ciekawa. Czekajcie, sobie tutaj ustawię. Coś nie wiem, czy będę to widzieć. Słuchajcie, te pomadki dzielą się na The Legendary Liquid Metal i Liquid Lipstick. Tak. Normalnie przychodzą w takim pudełeczku. O, takie mają. Tekturowe opakowanie. Ten jest metal akurat, widać, bo tak jest metaliczny. I tak, i mam tutaj część kolorów właśnie metalicznych, a część takich, bym powiedziała, matowych. O, to są kolory matowe, takie bardziej standardowe, bym powiedziała, dzienne, można by powiedzieć. I chyba od tych zacznę. A tutaj mamy jeszcze pomadki metaliczne, które już są trochę ciekawsze, bym powiedziała, jeżeli chodzi o kolory. Żeby Wam tutaj wszystkie pokazać. O, tak wyglądają. Więc po prostu przetestujemy sobie dzisiaj, zobaczymy, jak to wygląda. Z tego co pamiętam, nie ma problemu z nakładaniem, ze ścieraniem tych pomadek, więc one nie wżerają się w usta, nie zostawiają jakoś, chociaż niebieska zostawiła mi trochę koloru. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Pink Drunk to jest taki delikatny różowawo, trochę brudny kolor, ale o. Światło jest naturalne, więc mam nadzieję, że będą kolory oddane w miarę tak, jak one wyglądają na żywo. Coś, co można zauważyć, to to, że mają bardzo fajny aplikator, dlatego że bardzo ładnie można, on jest taki trochę dziwny, on jest taki z jednej strony jakby wykrzywiony, o, a tutaj taki normalny, prosty, ale bardzo ładnie właśnie dopasowuje się do kształtu ust, w ogóle są mega napigmentowane, tak jak widać było, jedno pociągnięcie robi już naprawdę kolor. Trochę lubią na początku zostawać na zębach, więc trzeba na to uważać, ale już jak ta pomadka trochę posiedzi, już trochę tak się osadzi jakby powiedzmy na ustach, trochę, nie wiem, wyschnie może, to nie przenoszą się na zęby, więc to jest plus. Na początku trzeba na to trochę uważać, bo one, tak jak mówię, są takie kremowe, ale tak jak mówię, fajny aplikator, kolor wygląda tak, to jest, tak jak mówiłam, Pink Drunk. Tak wygląda, to jest taki w miarę żywy kolor, bym powiedziała, ale ładnie wygląda do niebieskich oczu. Do zielonych też, myślę, będzie bardzo ładnie wyglądał. O, i tak jak widzicie, nie ma problemu z wytarciem tej pomadki. Dobrze. Nakładamy drugą. Druga to jest Mauve Wife. Taki bardzo ładny, brudno-różowy kolor. On już jest ciut ciemniejszy, właśnie taki różowawo-brązowawo, taki właśnie brudny kolor, ale nadal dzienny i w stronę tych naturalnych. Jeśli chodzi o aplikator, to naprawdę jest super. Naprawdę bardzo ładnie można sobie nim wyrysować usta dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o kolor, tak jak mówię, ten już jest trochę ciemniejszy, ale musicie wziąć poprawkę też na to, że na moich ustach wszystkie kolory wyglądają trochę ciemniej niż zazwyczaj. U mnie nawet takie właśnie kolory nude, nawet ten się wydaje trochę ciemniejszy niż jest w rzeczywistości i niż będzie wyglądał, myślę, na większości typów urody. Dlatego, że po prostu u mnie te kolory wyglądają zazwyczaj ciemniej niż w rzeczywistości, ale ten wygląda nadal bardzo ładnie, tak dziennie. Fajny kolor, podoba mi się. Nosiłam go też już wcześniej, także mogę coś o nim powiedzieć. Teraz słuchajcie, najładniejszy kolor z całej palety barw, myślę. To jest kolor Crush It. Opowiadałam Wam o nich we vlogu. Nosiłam już też ten kolor. Jest przepięknym, takim fioletowawo, fuksjowo, różowawo, czerwonym kolorem. Przepiękny, trochę malinowy właśnie. Przepiękny, idealnie wygląda i zaraz Wam pokażę, jak się prezentuje. Mega napigmentowany. Tak się prezentuje kolor Crush It.
Niestety mam wrażenie, że tu jest trochę ciemno i nie do końca widać, jak on się pięknie prezentuje. Jest bardzo ładny, taki właśnie fuksjowo-różowo-fioletowawy kolor, trochę chłodny. Albo taki neutralny, ale ładnie, ładnie wybiela zęby w ogóle, bardzo ładnie wygląda takiego chłodnego typu urody, mam wrażenie, albo neutralnego. Przepiękny kolor, przepiękny, taki jesienny, ale bardzo ładnie napigmentowany. Słuchajcie, to są tylko, to jest, wiecie, jedna warstwa tej pomadki, którą Wam pokazuję, więc jestem zachwycona, przepięknie wygląda ten kolor. I jest moim ulubionym ze wszystkich, które tutaj mam. Moje usta już trochę dostają w kość. Kolejny kolor, Bad Apple. Bardzo fajna nazwa. Ostatni kolor z tej serii Liquid Lipstick. Mega czerwony kolor. No, ciekawe. Nie testowałam go jeszcze, więc sama jestem ciekawa. To jest kolor takiego lakieru, czerwonego lakieru, mega napigmentowany. One nie wysychają do matu, więc zostawiają taką jakby satynową powłokę zawsze na ustach, która wygląda trochę jak balsam, trochę jak bardzo kremowa pomadka. Jak coś takiego właśnie gęstego, lekko błyszczącego, na pewno nie zastygającego i nie matowego na ustach. Więc jakby tak jak mówię, zostawiają taką satynową powłokę, taką bardzo kremową. I takie też są te pomadki w zasadzie, ale jak patrzę w kamerę, mega podbija niebieską tęczówkę. Bardzo ładnie wygląda, to jest mega czerwony kolor. Może, wiecie, tak jak mówię, usta już nie są idealne, makijaż też już trochę też dostał, jakby wiecie, po się malowaniu się i ścieraniu, więc niestety nie wygląda to idealnie, ale kolor widać, bardzo łatwo się nakłada, mimo tego, że to jest bardzo trudny kolor, taki czerwony i bardzo go widać, więc wiecie, każde, wszędzie gdzie się wyjedzie, to wszystko bardzo łatwo zauważyć, ale kolor jest przepiękny. Mega napigmentowany, bardzo, bardzo fajny kolor, naprawdę jestem zaskoczona, ale bardzo ładna, taka typowa, klasyczna czerwień. Bardzo ładny kolor. A mam tutaj jeszcze w miarę klasyczne kolory i dwa takie szalone. To może przejdziemy do jednego z tych szalonych i będzie to Space Case i to jest srebrny kolor. Nie wiem, co będzie. Serio, wygląda jak srebrny. Powiem, że jedna warstwa srebrnego nie powala za bardzo, więc dołożymy drugą. Powiem Wam, że nazwa Liquid Metal idealnie odnosi się, mam wrażenie, do tego koloru, bo tutaj widać po prostu jakby to był taki metal, ciekły metal po prostu. Mogłabym się pokusić naprawdę, żeby coś tutaj się pobawić, ale jakoś nie wiem, czy ten kolor mnie jakoś skłania do tego, żeby, wiecie, trochę poeksperymentować. Nie wiem, sama. Nie, chyba nie. Nałożymy sobie na jakiś inny. To teraz może bardziej tradycyjne kolory. Mamy tutaj Mauve Squad. To też jest metaliczny kolor. Wszystkie w zasadzie już będą metaliczne. Te metaliczne mam wrażenie, że są trochę mniej napigmentowane. Nie takie jak tamte, ale... No ale za to dają metaliczny połysk. Dwie warstwy tego koloru wyglądają tak. Powiem Wam, że nie jest zły. To jest taki kolor, który spokojnie może być takim dziennym kolorem, bo on jest taki delikatnie beżowawo-fioletowawo-różowawo-złoty, bym powiedziała. Że tak się mieni na różne kolory. I jest taki w miarę neutralny. Teraz dwa kolory, których jestem najbardziej ciekawa. Jeden z nich to Crimson Chrome. I to jest czerwony, metaliczny kolor. No, ciekawe. Jakby był zbyt mało intensywny, to zawsze można go połączyć z tym czerwonym Liquid Lipstick. Ale nie wiem, czy będzie taka potrzeba. Tak wygląda kolor czerwony, Crimson Chrome. I powiem Wam, że to jest kolor, który od razu przypomina mi święta. I ubranie Mikołaja, i papier na prezenty, wszystko naprawdę. Ale jest bardzo ładny. I to jest, jak mówię, to nie zostają na zębach, więc może tylko ten Liquid Lipstick
mają taką tendencję, a te nie. One są wszystkie mega kremowe, mają delikatny taki zapach, delikatnie miętowy i delikatnie owocowy. To takie połączenie bym powiedziała. No kolor bardzo ładny. Mimo tego, że ja nie przepadam za bardzo takimi metalicznymi, wiecie, odcieniami na ustach, bo już na oczach prędzej, ale ten kolor wygląda bardzo ładnie i jest taki elegancki. No tak jak mówię, przypomina mi święta, mi przypomina bardzo okres świąteczny, zimowy, ale bardzo ładnie wygląda. Wiecie, podkreśla oko, podkreśla jakby cały makijaż i jest taki elegancki naprawdę, więc ładnie wygląda. Drugi kolor, którego też jestem ciekawa, wydaje mi się, że może być moim ulubionym. A mowa tutaj o kolorze bardziej fioletowym. To jest kolor Foiled Brat. No i jestem ciekawa, bo ostatnio wymyśliłam sobie, że chciałabym coś bardzo fioletowego, ciemnego. A nic nie mam, więc jestem ciekawa, jak ten się spisze. I tak wygląda fiolet. Powiem Wam, nie jest może jakiś taki za jasny, ale też nie jest mega ciemny. Jest taki, bym powiedziała, pośredni. No wygląda ładnie fioletowo, ale też myślę, że fajnie się spisze na takiej ciemniejszej pomadce albo na jakimś takim moim mega ciemnym błyszczyku, takim brązowo-fioletowym. Albo właśnie na jakiejś ciemnej pomadce, burgundowej może, czy jakieś takie ciemne wino. Też może fajnie wyglądać i po prostu będzie takim metalicznym fioletem, ale tak jak mówię, na ciemniejszej bazie. Tak, no te pomadki są takie mega kremowe, słuchajcie, i mam wrażenie, że one nawilżają też trochę usta, to nie są takie pomadki wysuszające na pewno. I ostatni kolor, który nam został, to będzie niebieski. Niebieski kolor, nazywa się Iced Out i będziemy go nakładać. Już raz miałam ten kolor na ustach. Słuchajcie. Pigmentacja tych kolorów. I to jak one są kremowe, jakie one są gęste. Niebieski. I myślę, że na ten już spokojnie możemy sobie nałożyć. Coś, co mnie bardzo intryguje, to takie małe niebieskie kropeczki. Słuchajcie, nigdy nie nakładałam czegoś takiego. Bardzo mi się podoba połączenie niebieskiej pomadki i tego niebieskiego brokatu, niebiesko takiego błękitnego. Tu mam jeszcze taki ciemniejszy granat. Też wygląda przepięknie. Tak wygląda efekt końcowy. Trochę się pobawiłam, trochę tego ponakładałam. Trochę to czuć na ustach, jakbym miała, wiecie, posypane piaskiem i tak, tak też pani mówiła, że właśnie tak się zjada. Ale muszę przyznać, że jest to fajna zabawa i kojarzy mi się naprawdę, wiecie, ten brokat i to wszystko z, naprawdę z okresem świątecznym. Wtedy, kiedy jakieś mamy na przykład imprezy albo halloweenowe, albo w ogóle jakieś takie, wiecie, imprezy po prostu karnawałowe i wtedy wpisuje się idealnie w ten trend. Także można poszaleć. Fajna zabawa. Kolory przepiękne. Bardzo mi się podoba ten turkus z niebieskim. Bardzo ładnie to wygląda, no ale wiadomo, raczej bym tak nie wyszła na dwór, raczej bym tak nie poszła do pracy. Ale tak jak mówię, fajna zabawa. Także potestować sobie można. Można też, wiecie, łączyć inaczej kolory. Pomadki są generalnie bardzo dobre, dlatego właśnie chciałam zrobić ten test, pokazać Wam, jak wyglądają kolory, dlatego że te pomadki są inne, mam wrażenie, niż te, których używałam do tej pory. One długo się utrzymują. Jak wycierają się, to wycierają się w miarę równomiernie. Nie zostaje nigdy taka krawędź na przykład, wiecie, na zewnątrz. Fajnie nawilżają usta, nie wysuszają ich, nie zastygają, więc te usta naprawdę nie są przesuszone, nie robią się jakieś takie, wiecie, skorupa się nie robi na ustach. Można też spokojnie dokładać tego produktu w ciągu dnia i nie ma z tym problemu. Nie wżerają się w usta, przynajmniej te, wiecie, te liquid lipstick, nie wżerają się usta, więc ten kolor też nie zostaje jakoś tak bardzo, bardzo na ustach. Można też je wytrzeć, jeżeli właśnie, nie wiem, znudzi nam się kolor, po prostu już go nie chcemy w ciągu dnia, też można je wytrzeć. I tak jak mówię, są bardzo komfortowe w noszeniu, bardzo ładnie nawilżają usta, są takie mega napigmentowane, więc mimo tego, że czujemy, że mamy dużo pomadki, to nie mamy jej wcale tak dużo, dlatego że jedna warstwa już kryje naprawdę w zupełności i jest mega napigmentowane właśnie i są takie kremowe, więc mamy wrażenie trochę, jakbyśmy
miały na ustach dużo produktu, a zarazem nie miały, dlatego że właśnie one są takie delikatne, mega napigmentowane, ale nie takie ciężkie. O, mamy, ja mam wrażenie naprawdę, że jakby minimalną ilość produktu przy największym kryciu, największym komforcie noszenia, jaki można sobie wyobrazić tak naprawdę, bo to nie są pomadki, tak jak mówię, wysychające, zastygające, matujące, wysuszające usta, tylko raczej właśnie takie kremowe i nawilżające, ale bardzo długo się utrzymują i są mega napigmentowane, więc ja Wam polecam, używałam ostatnio i cały czas tak naprawdę wracam do nich, więc ja Wam polecam. Dajcie znać, czy używałyście tych pomadek, jak Wam się to podoba. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że jakiś kolor Wam się spodobał, że spodobały Wam się te pomadki i spodobał Wam się film, przynajmniej mieliście okazję zobaczyć, jak wyglądają kolory. Na mnie może któryś Wam się spodobał. Także dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was do kolejnych filmów. Pa!